Kreatywność w przedmiotach ścisłych. Kreatywność w algebrze. Hi folks, Sal. Cześć, tu Sal Khan. Powiem tylko to, że algebra jest chyba najczystszym sposobem wyrażania ludzkich myśli. Jak wszystko, co wiąże się z myślą, jest niebywale kreatywna. Ale nie musicie mi wierzyć na słowo. Moi dobrzy znajomi lepiej pokażą związek między algebrą a kreatywnością. Dlaczego kreatywność jest ważna w algebrze? Tu chodzi o rozwiązywanie zadań, ale nie tak jak kiedyś, gdy na przykład wkuwało się tabliczkę mnożenia. Nie uczymy się na pamięć schematów, tylko poznajemy narzędzia potrzebne do rozwiązywania zadań, a potem wykorzystujemy je w kreatywny sposób. Przypomina mi to sztukę. Kiedy malujemy obraz, mamy do tego specjalne narzędzia, na przykład pędzle, i korzystamy z różnych technik, aby stworzyć coś większego. Według mnie w algebrze chodzi o łączenie rzeczy, które już znamy, w coś większego. Słowo algebra pochodzi z języka arabskiego. Dosłowny sens to ponowne łączenie części, które się rozpadły. Rozkładanie matematycznych wyrażeń i składanie ich z powrotem, nadawanie im postaci równań, to esencja algebry. Wspaniale, że równania można układać i rozwiązywać na wiele różnych sposobów. I tu do gry wkracza kreatywność. Jak zastosować kreatywność w algebrze? Jeśli macie do przekazania coś skomplikowanego, na przykład zagadnienie matematyczne szerokiej publiczności, która może nie być obeznana ze specyfiką tego akurat zagadnienia, możecie do tego podejść na wiele różnych sposobów. W naszej organizacji Mathematicals wykorzystujemy filmiki i materiały, które wizualnie przemawiają do ludzi. Korzystając z wielu pomocy wizualnych, z jaskrawymi kolorami, animacjami i słowami pojawiającymi się na ekranie, na różne sposoby przyciągamy uwagę odbiorców, co nie udałoby się, gdybyśmy tylko mówili o równaniach i innych pojęciach matematycznych. Prezentując matematykę kreatywnie, ułatwiamy odniesienie się do niej osobom o rozmaitym pochodzeniu, doświadczeniu i kulturze. Gdy kreatywnie wyjaśniamy i przedstawiamy pojęcia matematyczne, możemy kojarzyć je ze sportem, rozrywką, ze światem, łączyć przedstawiane zasady i teorie z czymś znajomym. Im kreatywniej wyjaśniamy, jak matematyka odnosi się do świata i do tego, czym zajmują się ludzie, tym większą mamy szansę dotrzeć do odbiorców. Kiedy pojawia się jakieś zadanie, instynktownie szukamy rozwiązania. Ale pamiętajcie, często rozwiązań jest więcej i więcej ścieżek prowadzi do celu. Kiedy do ciebie dotarło, że lubisz algebrę? Pewnego dnia moja rodzina stawiała ogrodzenie wokół wybiegu dla kur. Były problemy z szopami praczami. Chcieliśmy, żeby ogrodzenie miało długość dwa razy większą niż szerokość. Pomyślałam, jest zupełnie jak na lekcji algebry i robię coś użytecznego. Zrozumiałam, że algebra jest nie tylko na papierze, że chroni moje kury. W tamtym momencie poczułam, że matematyka się przydaje. Pomaga rozwiązywać prawdziwe problemy i ma wielką moc. Uświadomiłam sobie, że lubię algebrę i matematykę w ogóle na pierwszym roku studiów. Późno pojęłam, że jest ważna. Na psychologii miałam zajęcia ze statystyki. Wtedy sobie uprzytomniłam, że pojęcia, których się uczymy, pomogą mi zrozumieć świat. Poznawać go konkretniej, pełniej, w całym bogactwie aspektów. Dostrzegłam, że to, czego się uczę na zajęciach, mogę odnieść do rzeczywistego świata i zrozumieć różne zjawiska oraz rozwój i funkcjonowanie naszej kultury. Bardzo mi to pomogło. Poczułam, że lepiej rozumiem, jak ważna jest matematyka, zwłaszcza algebra. Od tamtej pory kocham matematykę. Jak młodzi ludzie mogą stać się kreatywni w algebrze?
Zachęcałbym młodych ludzi, by chcąc rozwinąć kreatywność, nie bali się popełniać błędów. To nic, jeśli się potkniemy, eksplorując nową ścieżkę myśli. Zadania zazwyczaj mają więcej niż jedno rozwiązanie. W matematyce formułowanie zadań jest równie ważne jak ich rozwiązywanie. Tu kreatywność polega na tym, by dostrzec, gdzie jest coś wartego zbadania. Jako studentka matematyki radzę pamiętać, że matematyka to nie są przypadkowe symbole na papierze. Matematyka ma znaczenie. To naprawdę świetne, że ty, student, możesz stworzyć coś, co wykorzystuje matematykę. Kreatywność w matematyce nie polega na tym, by rzucić liczbę i powiedzieć: mam rozwiązanie. Chodzi o to, by używając zadań ułatwiać sobie życie.